Uważaj na oszustwo, prezentacje sprzedażowe. Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko Głosu Seniora. Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji. Lubimy okazję, lubimy bezpłatność. Też brakuje nam dostępu do badań, dostępu do specjalistów. To wykorzystują przestępcy. Zapraszają nas na spotkania. Do hotelu, do uzdrowiska, do domu kultury, do szkoły, do miejsca, które wydaje się nam wiarygodne, do miejsca, w którym myślimy, że nic się nie może stać. Myślimy, że ten hotel czy to uzdrowisko współorganizuje, dodając wiarygodności temu miejscu. Nic bardziej mylnego, bardzo często po prostu ktoś wynajmuje tam salę, płacąc za tą salę. I co? Żeby nas tam skusić, jest bezpłatność. Za samo przyjście otrzyma pani bezpłatny prezent, gratis. Coś cennego. Mężczyźni, wiertarka, golarka, farby, dla kobiety suszarka, kosmetyki, wyjazd do spa. Coś fajnego, coś bezpłatnego. Za samo przyjście. Nawet ostatnio telewizor, tablet, okulary za darmo, bezpłatne. Tu jest moc. Wszyscy na punkcie hasło bezpłatne czy darmowe, gratis, wariujemy. Zapominając, że nie ma nic za darmo, że nie ma żadnych gratisów, bo ktoś za to musi zapłacić. Kto? Pamiętajmy, firma to nie jest instytucja charytatywna, to nie jest Caritas, to nie jest organizacja pozarządowa. Celem firmy jest zysk. W związku z tym nie wierzmy w hasło bezpłatny i gratis. Tym nas kuszą. Oczywiście bezpłatne badania. Pytanie, dlaczego lekarz, ktoś wiarygodny, ma dokonywać badań w jakimś hotelu, w jakimś klubie, w jakiejś szkole? Nie. Badania to jest szpital, uzdrowisko, przychodnia. Tam się badamy u wiarygodnego lekarza. No i co? Przychodzimy i co się okazuje? Że jest to pretekst, przynęta, żeby nas skusić na spotkania. Na tym spotkaniu oferta wspaniałych, drogocennych, wyjątkowych produktów. Oczywiście prozdrowotnych, bo wszystko w trosce o nasze zdrowie, o to, żeby długo żyć, bez bólu, przekazać wnuczce te garnki, te masażery, te sokowirówki, te suplementy diety, te cudowne maście, te pościele leczące, masażery. Wszystko związane ze zdrowiem. Oczywiście musi być drogie, bo jest wyjątkowe, bo jest prestiżowe, bo jest atestowane przez profesorów, instytucje międzynarodowe, instytuty, ministrów, tylko że nic nie możemy zweryfikować, ponieważ nie ma kontaktu z internetem, nie ma kontaktu z telefonem, bo takie są warunki spotkania. No i teraz jest okazja, jest możliwość, chcemy skorzystać, ale jest to haczyk, aby wyciągnąć od nas pieniądze poprzez zakup drogich, droższych niż na rynku o 20, 30, 40 razy produktów. Niewiarygodnych, niesprawdzonych, cudownie leczących. Nie chodźcie na żadne prezentacje. Nie dajcie się złapać na hasło bezpłatne badania, gratis czy bezpłatność. To jest czerwona lampka. Nic za darmo, nic bezpłatnie. Wszystko ma swoją wartość. Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji. Nie daj się oszukać.